uwaga. Proszę. Czekajcie, co ja tam wtedy mówię, kurczę. Mówię, o widzisz, on nie o to mu chodzi. To nie o to mu chodzi. On chce być w porządku. Okej. Okay. Okay. Proszę. Przykro mi, Matt, ale ja uważam, że ty powinieneś realizować swój potencjał. Drugi. Daj słowo. No widzisz, wcale nie o to mu chodzi. On chce być w porządku, nie rozumiesz? To my zdecydowaliśmy, że będziemy dupkami. Zaraz. A kiedy to ja niby zdecydowałem, że będę być dupkiem? No to korzystasz z zasobu, zajmujesz miejsce, wykorzystujesz przywileje. Że co? Że żyje na ziemi? Ale także głosuje, charytatywnie się udziela. Tak, ale robisz to wszystko w ramach tego pieprzonego, niesprawiedliwego systemu. Bzdury opowiadam. Nauczyliście nas tego z mamą. Nie. Tego was nie uczyli. A właśnie, że tak. Nie, bzdury. Oboje mieliście obsesję na punkcie przywileju. Nie, chcieliśmy was nauczyć, żeby doceniać to, co macie i zrobić z tym coś dobrego. A nie tylko siedzieć i gadać na samego gadania. Dzień, ale ty rozkminiasz jak małola. Tak, a ty jesteś taki mądry, tak? Gdzie są twoje odpowiedzi, co? W twoich niewydanych książkach, zaangażowanych społecznie, czy nadal portfelu na dusza? Przestań, Jay. A co przestań? Chcę wytłumaczyć twoje stanowisko. Wiem, ale... Że gadasz od rzeczy. Ale Max chce się poświęcić, nie chce zajmować komuś miejsca. Wcale nie. Właśnie, że tak, chcesz, żebyśmy byli niewidzialni i tak samo ty chcesz, byście widziali. Stąd. Ty się na to sam! Będziesz mówił w moim domu, że mam się zamknąć. Wystarczy. Tato! Dobranoc. Wesołych świąt! Idę. Ja też. Chłopaki, co wy? Mam! Dobra robota. Palajcie. Dobra, idźcie sobie! Cały wieczór próbuję ich zintegrować, a oni... Dziękuję.